Ten krótki film chciałbym poświęcić zagadnieniu, skąd się biorą pory roku, bo rozmawialiśmy o tym w czasie naszej lekcji i były pewne kontrowersje z tym związane. Ziemia porusza się wokół Słońca po orbicie, która nie jest dokładnie kołowa. Jest troszeczkę spłaszczona, taką spłaszczoną, spłaszczone koło to nazywa się elipsa. Muszę to powiększyć trochę. Elipsa. No więc mówimy, że Ziemia porusza się po orbicie eliptycznej i Słońce nie znajduje się dokładnie w środku tej orbity, no bo nie wiadomo, co miałoby być środkiem tej orbity, jeżeli to jest spłaszczone koło. I tak się składa, że akurat zimą Ziemia jest, kiedy mamy na naszej północnej półkuli zimę, to Słońce jest, to Ziemia jest bliżej Słońca niż latem. Więc pory roku nie biorą się na pewno z tego, że Ziemia jest bliżej Słońca w lecie, bo jest dokładnie na odwrót. Pory roku związane są z faktem, że Ziemia, jak wiemy, obraca się wokół własnej osi, ale ta oś obrotu jest nachylona do płaszczyzny, w której się porusza wokół Słońca o 23 stopnie z hakiem. I w związku z tym promienie słoneczne, w zależności od tego, w którym miejscu tej orbity znajduje się Ziemia, padają na powierzchnię Ziemi w danym miejscu pod różnym kątem. No i zimą, ja przesadziłem tutaj trochę z tą nachyleniem orbity na tym rysunku, żeby było łatwiej to zaznaczyć. No jeżeli jesteśmy gdzieś tutaj na północnych szerokościach, to ta kreska symbolizuje powierzchnię naszą. Powierzchnię. Wydaje nam się, że Ziemia jest płaska, no to jest właśnie ta płaska powierzchnia lokalnie wokół nas. No i jak się przyjrzymy temu rysunkowi, to widać, że promienie słoneczne padają pod małym kątem na tę powierzchnię. Gdybyśmy to wszystko obrócili tak, jak my chcemy to oglądać, tu jest powierzchnia Ziemi, to promienie słoneczne padają pod małym kątem. Mówimy, że Słońce jest nisko nad horyzontem. No i dzień jest krótki, a poza tym padające pod małym kątem promienie słoneczne, no słabo ogrzewają tę powierzchnię. Można by sobie wyobrazić, że gdyby padały całkowicie równolegle do tej powierzchni, no to w ogóle by jej nie ogrzały. Tak więc widać, że jeżeli padają pod małym kątem, to słabiej ogrzewają tę powierzchnię niż wtedy, kiedy padają pod dużym kątem, a to się dzieje właśnie w lecie. To jest ten sam punkt, tylko teraz po tej stronie te same promienie słoneczne. No i teraz widzimy, że padają pod dużym kątem na powierzchnię Ziemi i przez to skutecznie je ogrzewają, a do tego jeszcze dzień jest dłuższy. No więc to jest prawdziwa przyczyna występowania pór roku.